Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Dzień dobry Państwu, Łukasz Wieczora, program Starczy na dziś. W takim poszerzonym nieco składzie, bo temat będzie też taki szeroki, temat, o którym dyskutuje cały Tarnów, czyli kwestia pana dyrektora Jana Ryby z trzeciego liceum, kwestia jego ewentualnego zawieszenia czy postępowania przed komisją dyscyplinarną. I dzisiaj się będzie wypowiadała młodzież. Pan Jan Kawalerski z trzeciego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Filip Gonciarz, rzecznik prasowy Młodzieżowej Rady Miejskiej, najniższe ukłony. Dziękuję. Pan Jan debiutuje, pan już był tutaj, jest oswojony, tak? Tak. Dlaczego pani czy nie w szkole? Za zgodą nauczyciela tutaj reprezentuję szkołę, żeby przekazać to, co uczniowie mają do powiedzenia. A co mają do powiedzenia? Uczniowie mają do powiedzenia to, że pana dyrektora popieramy, stoimy za nim murem i nam się ta sprawa nie podoba. Czy wcześniej było wiadomo coś o kwestii tej dziewczynki, o całej sprawie? Czy mówiliście o tym w szkole, czy to nagle tak deus ex machina, tak niczym bomba wybuchła tak z nagła, pan Filip? To znaczy tutaj ja do mnie takie głosy nie dochodziły, żeby coś w szkole się działo na ten temat, żeby ludzie mówili o tym. Dowiedziałem się z tego pierwszego artykułu właśnie z Radia Kraków, czyli tak powiedzmy z mediów, tak jak wszyscy, żadnych tutaj wewnętrznych przecieków nie było. No ale dobra, na przykład do pana Jana pytanie. Przecież między uczniami przecież się znacie, chodzicie do szkoły na co dzień. Nie znaliście problemu tej dziewczyny? Nie wiedzieliście, że coś jest nie halo, że jakieś takie pokątne, no nawet plotki między wami tak na przerwie, czy w takich koleżeńskich rozmowach? No nie, no do naszej szkoły chodzi około 1000 uczniów, także to naprawdę ciężko jest zwracać uwagę na każdą osobę. Plotek też żadnych nie było, ponieważ nauczyciele starali się sprawę w tajemnicy trzymać dopiero gdy... No nauczyciele pewnie wiedzieli, bo rozmawiali z panem dyrektorem. Tak, zgadza się, to było poruszane pewnie. No natomiast, żeby nie doprowadzić do eskalacji problemu, nam tego nie powiedziano i tak naprawdę zdecydowana większość z nas też z mediów się dowiedziała. A pan zna tę dziewczynę? Nie, nie znam. Nie znam. No dobrze, no to mleko się wylało. Pani kurator jest raczej nieugięta. Jak przyjmujecie stanowisko pani kurator, że pan dyrektor zaniedbał, bo zamiast zgłosić w kwietniu, zgłosił w czerwcu? Tak przynajmniej wynika z oświadczenia, które wydała pani Barbara Nowak. Proszę. Znaczy pani kurator tutaj w zależności od momentu całej sytuacji mówi różne rzeczy. Teraz mówi, że pan dyrektor zgłosił sprawę za późno, wcześniej w ogóle nie chciała udostępniać żadnej dokumentacji do mediów, więc no my tak też nie możemy się zapoznać z całą tą sprawą odnośnie jak to tam wówczas wyglądało, no bo też nikt nam żadnych dokumentów nie chce udostępnić. No i tutaj jest taka sytuacja, że no po prostu no nie możemy oceniać postępowania pana dyrektora. W naszej opinii liczy się to, że uratował tak naprawdę dziecko, że zadbał o jego dobro i cała sprawa... Tym bardziej, że mówimy w kontekście sytuacji, która była w Częstochowie z małym Kamilem, na którego problem nikt nie zwraca uwagi, dziecko nie żyje. No dokładnie, właśnie później, tak jak pan wspomniał, przez tą sytuację tyle się mówi w mediach o tym, że szkoła nie reaguje, a tutaj mamy sygnał, że kiedy pan dyrektor zareagował słusznie, to są problemy. Jaka jest teraz atmosfera w szkole, pan Jan? To już... To wiem, że jak w ulu tak przyjeżdżają to was TVN-y, Polsaty, wychodzicie do Starnowej. Tak, niby jak w ulu, dużo się dzieje, fajna odmiana, bo... Bo jest fan, tak? Bo, znaczy, może źle to zabrzmiało, ale no, jak pan mówi, dużo się na pewno dzieje. Natomiast jeśli chodzi o samą sprawę, to ja czuję taką jedność w szkole. Ja czuję, że wszyscy uczniowie widzą tę niesprawiedliwość i po prostu my wszyscy stajemy za panem dyrektorem. Także taka jest atmosfera. Natomiast to, że pojawiają się media, to, że media o nas piszą, no to też generuje atmosferę. Wie pan, w PR-ze jest zasada czasem nieważne jak, byle pisali i nazwy nie przekręcali. Ale chyba nie o taką reklamę wam chodzi. Nie, to zależy nam po prostu na dobru uczniów i pana dyrektora w tym momencie. I...
I? Proszę dokończyć zdanie podrzędnie złożone. Znaczy im dobrze. Jeszcze na dobrze nauczycieli nam na pewno zależy i to jest dla nas najważniejsze. Myślicie, że szkoła dostanie rykoszetem? No do, trzecie, ja ubolewam jako absolwent pierwszego, że na razie jest lepsze od mojego liceum, ale że to się odbije na jakości, na atmosferze w szkole, koniec roku szkolnego, co będzie dalej, czy komisja dyscyplinarna, jak będzie siatka godzin w przyszłym roku, pan Filip? Ja myślę, że na ten moment żadnego to wpływu na pozycję szkoły w rankingu, czy to, czy trzecie dalej będzie najlepszą szkołą w Tarnowie, no żadnego to wpływu mieć nie będzie. To po prostu są inne kryteria. Oczywiście, gdyby, nie daj Boże, stało się tak, że rzeczywiście pan dyrektor zostałby zawieszony, bo póki co tak nie jest, zaznaczmy, to... No na razie pan prezydent nie chce zawiesić, napisał do pana wojewody, żeby jeszcze raz się przypatrzył w sprawie, jeszcze raz rozpatrzył i ewentualnie wpłynął na zmianę zdań. Dokładnie. No i w tym momencie musimy na pewno bardzo pochwalić decyzję pana prezydenta, Młodzieżowa Rada Miejska. No, absolwent waszego liceum. No tak, no ale młodzieżowa... Pan przewodniczący Jakub Kwaśny, absolwent waszego liceum. Widzi pan, same największe tutaj ternowskie postacie kończą trzecie liceum. Okej. Okay. Na dzisiaj szykujecie demonstrację. Jest godzina 9.38, na którą? Na 11, tak? Na 11.45. 45, tak. Przepraszam, tak. Młodzieżowa Rada Miejska organizuje coś w rodzaju manifestacji, na której chcemy wyrazić nasz jako Rady i w ogóle wszystkie, którzy będą chcieli przyjść, naszą aprobatę dla pana dyrektora, dlatego, że postąpił słusznie i dlatego, że tak należy postępować. Właśnie w ten sposób zdecydowaliśmy, że jest to najlepsze wyjście. Chcemy udzielić poparcia panu dyrektorowi i po prostu pokazać, że też ludzie są za nim. Zobaczymy, jak to będzie. To całe trzecie zerwie się z lekcji? To może na tematy demonstracji miał się wypowiadać Filip. On tutaj jest organizatorem. Aha. Czyli nie szkoła, tylko Młodzieżowa tak, Rada. Tak, Młodzieżowa, tak. Warto to podkreślić, to Młodzieżowa Rada robi, nie szkoła. Mhm. Dokładnie. My liczymy na obecność wszystkich zainteresowanych Tarnowian. Kto przyjdzie, to przyjdzie. Kogo zaprosiliście? Zaprosiliśmy niektórych polityków, zaprosiliśmy radnych, pana przewodniczącego, pana prezydenta. To niektórych, czyli kogo żeście nie zaprosili z polityków? Nie, tu wszystkie, jak zawsze, wszystkie opcje polityczne dostają zaproszenie. Symetryści. Staramy się żyć w zgodzie ze wszystkimi. Mhm. No a jak myślicie, trzeci się włączy, że na przykład uczniowie w ramach protestu nie pójdą na lekcje, tylko pójdą... To będzie jakaś pikieta pod szkołą, to będzie jakiś przemarsz, jak to widzicie? To znaczy mówię, to jest przemarsz, w którym wezmą udział wszyscy zainteresowani. Uczniowie trzeciego liceum będą wówczas mieli lekcje, więc no, to już do ich decyzji zależy, co zrobią. Może przyjdą, może nie. Zobaczymy. Poszlibyście? To też zależy od tego, czy po prostu zezwolą nauczyciele, no bo jak mówi Filip, to jest w trakcie lekcji, oni dbają o nasze bezpieczeństwo wtedy. Mhm. Także to jest kwestia taka, uczniowie pewnie by chcieli, natomiast my nie chcemy problemów dla nikogo sprawić, ponieważ no, my właściwie chcemy pomóc. A czujecie się uwikłani w taką awanturę polityczną dorosłych? Dostajecie w jakiś sposób rykoszetem? Czujecie to? Czy czujecie tą adrenalinę, bo jest właśnie coś się dzieje, jest power, tak? Ja myślę, że cieszymy się wszyscy, że sprawa jest rozgłośniona w mediach. Ja myślę, że to wyłącznie dobrze, że o tej sprawie się mówi i w Tarnowie, i też w niektórych ogólnopolskich mediach. No wolałbym, żeby Tarnów był inaczej przedstawiany w ogólnopolskich mediach. No ja myślę, że tutaj, no wiadomo, że jest to problematyczna sprawa, no ale ja jak czytam te artykuły, czytam komentarze, ja widzę, że wszyscy ludzie stoją po stronie jednak trzeciego, jednak po stronie pana dyrektora i rozumieją. No lekko bym polemizował, ale za chwileczkę zadam jeszcze jedno pytanie. No to dobrze. W każdym razie nie czuję, żebyśmy my jako uczniowie w jakiś sposób obrywali od tej sprawy. Nie, to jesteśmy po prostu chronieni przed tym przez nauczycieli i my tutaj wyrażamy nasze poparcie, ale nic nie... A co zrobicie w sytuacji, kiedy jednak pani kurator rzeczywiście postawi na swoim, pan dyrektor zostanie zawieszony i dostaniecie kogoś PO dyrektora, czy będzie rozpisany nowy konkurs? Bo i taki scenariusz jest możliwy. Jest możliwy taki scenariusz. Na pewno nie chcielibyśmy, żeby do niego doszło. Ja na przykład u mnie w pierwszym kiedyś była sprawa taka sama z panem Horbacewiczem. Było głośno w sprawie chyba w czwartym liceum z panem Markiem Smołą. No i tam dobrze, sprawa przyschła, ktoś tam pokrzyczał, podemonstrował, a potem się pogodzili wszyscy z losem. No trudno, już pana ryby nie ma, za miesiąc możemy o nim nie pamiętać. O, wakacje będą.
No zgadza się, właśnie ten czas wakacyjny nadchodzi. Natomiast ja myślę, że gdyby odpukać pan dyrektor został zawieszony, my nadal będziemy starali się protestować. Znaczy, no natomiast, no, zakładając już całkowicie taki pesymistyczny scenariusz, że nasze protesty nic nie dadzą. To przecież nie będziecie strajkować. No tak, no pewnie przez cały rok nie. No natomiast nie dopuszczamy nawet do tego do myśli i na razie cieszymy się, że sprawa wygląda chyba dobrze na ten moment, a jeśli potoczyłaby się w złym kierunku... Ale w jakim sensie dobrze? Ja że jest nagłośniona? Ja uważam tak, że sprawa jest nagłośniona i sam też ten fakt, że pan prezydent postanowił wniosek do wojewody wysłać, ja czuję, że to w dobrym kierunku idzie. Mhm. Młodzieżowa Rada podziela? Zdecydowanie podziela. My na pewno będziemy robić wszystko, co jest w naszej mocy, żeby zatrzymać pana dyrektora na stanowisku, żeby wyrazić swoje stuprocentowe poparcie dla niego. Jest on szanowanym pedagogiem, szanowanym dyrektorem najlepszego liceum, więc musimy go bronić na tyle, na ile możemy. Nie mamy żadnego bezpośredniego wpływu na panią kurator. Nie wiemy, jak potoczy się dalej sytuacja. Pan prezydent słusznie zaprotestował, tak, wyraził protest wobec decyzji pani kurator i zapewnił dzięki temu trochę czasu, można w ten sposób powiedzieć. Dlatego na pewno musimy iść tą drogą i musimy właśnie przez takie manifestacje jak ta dzisiejsza wyrazić swoje poparcie dla pana dyrektora i sprzeciw wobec decyzji jego zawieszenia. Rozumiem. Wczoraj w Dzienniku Polskim, przynajmniej na stronach internetowych, pojawił się artykuł Michała Gniatka a propos pana dyrektora Jana Ryby, w którym była opisana historia nauczycielki trzeciego, pani bibliotekarki, pani Elizy Krzyńskiej, która wygrała sprawę w Sądzie Pracy i teraz chce pozwać pana dyrektora Rybę w procesie cywilnym. Też było głośno o tej sprawie w Tarnowie czas temu jakiś... Nie słyszałem kompletnie pan o tej sprawie. No dobrze, no to cóż, pozostaje zaprosić wszystkich chętnych popierających pana Jana Rybę na demonstrację waszą, na wasz protest. Życzyć, żeby sprawa się jak najszybciej wyjaśniła dla dobra waszej szkoły, która tak. Na dzisiaj jest najlepsza, dziewiąta w Małopolsce i najlepsza w Tarnowie, ale pierwsze nie zasypia gruszek w popiele. Bardzo dziękuję za wizytę. Pan Jan Kawalerski, trzecie ELO, i pan Filip Gonciarz, rzecznik prasowy Młodzieżowej Rady Miejskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Aha, możecie kogoś pozdrowić. Standardowo. To ja myślę, że na pewno tutaj musimy pozdrowić pana dyrektora, no i ode mnie to jeszcze całą moją rodzinę znajomych. Proszę, panie Jan. Ja społeczność uczniowską, jako że ją reprezentuję, chciałbym pozdrowić. Mhm. Ja standardowo to tysia siostry i Kasia. Bardzo dziękuję, Łukasz Pinczora. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Dzięki. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.